Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w nowym roku kalendarzowym. Dzisiaj właśnie 8 stycznia rozpoczynamy przygotowania do drugiej części sezonu piłkarskiego, pierwszoligowego. Mamy dzisiaj pierwszy trening i dlatego chcieliśmy się z Państwem tutaj wspólnie z trenerem Arturem Skowronkiem spotkać, przekazać kilka dość istotnych informacji. Ja osobiście od strony takiej, nazwijmy to transferowej, trener więcej o przygotowaniach, o celach na tą rundę, a w zasadzie teraz bardziej chodzi o ten okres przygotowań, gdzie będziemy ładowali akumulatory po to, żeby ten zespół grał przynajmniej tak, jak w drugiej części rundy jesiennej. Jak to bywa w piłce nożnej, po każdej rundzie, po każdym sezonie są zawsze jakieś ruchy transferowe. W igrach jest również tak samo, aczkolwiek są to ruchy transferowe zdecydowanie nie na takim poziomie jak przed sezonem. Latem odeszło od nas bodajże 16 piłkarzy, także zbudowaliśmy całkowicie nowy zespół. Po rundzie jesiennej zdecydowaliśmy się wspólnie, tak, z różnych powodów wspólnie z zawodnikami rozwiązaliśmy aktualne umowy. Wiadomo jest, bo to nie jest żadna tajemnica, odszedł od nas po rundzie jesiennej Łukasz Budziłek, który podpisał kontrakt z Pogonią Szczecin, z drużyną z Ekstraklasy. Ja osobiście cieszę się bardzo z tego powodu, że to jest kolejny piłkarz, dla którego Wigry Suwałki były trampoliną do Ekstraklasy i jestem przekonany, że w tej Ekstraklasie on jeszcze dużo pokaże. Natomiast rozwiązaliśmy za porozumieniem stron kontrakty z Luką Asatianim, który wraca do Jagiellonii. No niestety on przegrał rywalizację nie sportową, a przegrał rywalizację z przepisami. Tak? Mamy w pierwszej lidze taki przepis, a nie inny, że może na boisku być tylko jeden piłkarz spoza Unii Europejskiej. Wiadomo, wszyscy wiemy, że jednym z najbardziej znaczących zawodników jest Siergiej Filipczuk, który nie ma paszportu unijnego i Luka miał bardzo ciężko, zagrał tylko jeden mecz i w zasadzie Luka zdecydował się na to, że chce wrócić do Jagiellonii i walczyć tam dalej o swoją przyszłość. Tak? Rozwiązaliśmy również umowy z Przemkiem Wróblem, Krzyśkiem Wołkowiczem i Radkiem Bukackim. Tak naprawdę nie wiemy gdzie oni pójdą. Wspólnie zdecydowaliśmy, że będzie lepiej dla rozwoju ich karier, żeby w szczególności tutaj mówię o Przemku Wróblu, który wiadomo jest bramkarzem. Mamy trzech, mieliśmy w rundzie jesiennej trzech naprawdę dobrych bramkarzy. Tak? Jeden był poza osiemnastką. To jest pozytywne, że jest jakaś taka złość sportowa i ktoś nie jest szczęśliwy z tego powodu, że nie gra i tutaj wspólnie z Przemkiem ustaliliśmy, że tą umowę skrócimy. Natomiast jeżeli chodzi o transfery jakby te dodatnie, czyli kto przyjdzie do Wigier, to mogę dzisiaj powiedzieć na pewno, że jest to Damian Węglarz, czyli piłkarz z Jagiellonii Białystok, który ma na swoim koncie występy w Ekstraklasie, bardzo dobre występy i chcemy tutaj, żeby ta rywalizacja z Hirkiem Zochem była mocna i tutaj trenerzy zdecydują, kto będzie z nich bronił. Trzecim bramkarzem to będzie nasz wychowanek Krzysiu Sztukowski, jeżeli chodzi o bramkę i tutaj na pewno nie będzie więcej transferów. Natomiast drugim piłkarzem, którym możemy powiedzieć, że będzie w rundzie wiosennej, ale nie tylko, bo chcemy z tym zawodnikiem związać się dłuższym kontraktem. A mówię tutaj o Bartku Olszewskim z Legii Warszawa. Jest to nasz wychowanek, chłopak z Rudki Tartak, który tutaj u nas stawiał pierwsze kroki piłkarskie. Wielce utalentowany zawodnik, lewonożny, który tutaj był postrachem w wieku kilkunastu lat wszystkich klubów w naszym regionie. Teraz w Legii rozwinął się, jest reprezentantem Polski, zdobył Mistrzostwo Polski Juniorów i ja jestem przekonany, że na pewno przyda nam się Bartek i będzie dalej rozwijał swoją karierę.
Chcemy podpisać teraz umowę z Bartkiem, dłuższą, bo chcemy znowu budować zespół, który da nam taką stabilizację w pierwszej lidze. I myślę, że do końca tego tygodnia też poinformujemy Państwa o przedłużonych kontraktach wiodących zawodników naszego klubu, bo już teraz chcemy po prostu myśleć, co będzie w przyszłym sezonie, żeby nie czekać do maja, do czerwca, żeby nie było tak dużej zmiany kadrowej jak pół roku temu. Aczkolwiek no niestety my nie mieliśmy wpływu, ci zawodnicy, których chcieliśmy, żeby zostali, dostali takie oferty, że nijak nam było się konkurować z Miedzią Legnica czy z klubami nawet ekstraklasy, ale tutaj budujemy nowy zespół i ja myślę, że ktoś na pewno jeszcze dojdzie do tego zespołu, natomiast no, chcemy, żeby to nie były uzupełnienia albo żeby to był transfer, który będzie jakby z taką przyszłością na następne sezony również. Albo to piłkarz no, wiodący, tak jak transfery, które zrobiliśmy w ostatnim dniu okienka transferowego. Mówię to o Łukaszu Budziłku, o Siergieju Filipczuku czy o Jordze. Tak? Także na pewno nie myślę, że coś, jeszcze jakiś transfer zrobimy. Wszystkiego dobrego wszystkim w tym nowym roku. Co ja mogę powiedzieć? Przede wszystkim bardzo się cieszę z tych zdań, które przed chwilą powiedział prezes. Bardzo się cieszę, że klub mocno współpracuje ze sztabem szkoleniowym i myślimy o szerokich horyzontach i tak, bardzo się cieszę, że zespół, który budujemy, to trzon naprawdę jest już zbudowany. Myślimy o tym, żeby myśleć już o kolejnym sezonie i do tego dokładać kolejne ważne ogniwa. Skarbem, myślę, całej tej sytuacji jest to, że mamy teraz 8 tygodni przygotowań i wcześniej trochę tego czasu brakowało, bo tak naprawdę budowaliśmy zespół personalnie aż do 6 meczu. Teraz mamy już wszystkich od początku i na pewno to jest plus sytuacji, bo możemy walczyć przede wszystkim o równe przygotowanie fizyczne każdego z piłkarzy i o zgranie formacji, czy to w pionie, czy w poziomie. I to na pewno pomoże w tym, żeby płynność naszej gry była lepsza i skuteczna. Co do samego okresu przygotowawczego, to mamy zaplanowanych już 8 mikrocykli, w których będziemy grali 7 sparingów. Pierwszy mikrocykl wprowadzający, ale na pewno już z konkretnym obciążeniem, bo piłkarze oczywiście mają urlopy za sobą, ale połowę tego urlopu przeznaczyli na przygotowanie fizyczne, na bazę, która jest potrzebna, niezbędna do tego, żeby zmniejszyć ryzyko kontuzji do minimum i żeby pracować na konkretnych, specyficznych obciążeniach w tym pierwszym mikrocyklu, który nie kończymy sparingiem. W kolejnych tygodniach mamy zakontraktowane sparingi z zespołami z Litwy z Ekstraklasy, z białoruskim Nemenem Grodno i w Grodnie będziemy też 5 dni, gdzie będziemy mocno pracować i finalizować te zgrupowanie też z zespołem z Litwy z Trokami. Na pewno ten okres przygotowawczy to wykrystalizowanie składu, jak prezes powiedział, 4 piłkarzy od nas odchodzi, może ciut mniejsza kadra, ale na pewno jakościowo dobra ta kadra i o to w tym wszystkim chodzi. Przychodzi do nas Bartek Olszewski, który na pewno jest przyszłościowym transferem i daje mu czas też na rozwój już na poziomie pierwszoligowym i myślimy do przodu, bo tak naprawdę Artur Bogusz nie miał rywalizacji, a to piłkarz, który może grać i na lewej obronie i na lewej pomocy. Odchodzi od nas Krzysiek Włokowicz, ale stawiamy też na fajną, młodą jakość i dlatego też jest Bartek z nami. Oczywiście wracając do okresu przygotowawczego, to mamy też zaplanowane badania, te wstępne i te kontrolne i myślę, że te badania kontrolne też będą na dobrym pułapie, które pozwolą nam po prostu pracować według naszego modelu gry, bo wiadomo, że taktykę musimy powiązać z motoryką i od tego trzeba wyjść. Nasz model gry myślę, że już jest w wielu aspektach widoczny, ale dzięki tym 8 tygodniom na pewno doprecyzujemy pewne detale, które pozwolą być po prostu skuteczniejszym już od pierwszego meczu z Górnikiem Łęczna w pierwszej kolejce.